Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawiamy recenzję filmu Dom na końcu ulicy. To amerykańsko-kanadyjski horror z 2012 roku w reżyserii Marka Tondoraja. Główna bohaterka to Eliza z fajną dupą, ale jest tam też przystojny Ryan. Nastoletnia Eliza wraz ze swoją matką przeprowadzają się do nowego domu, który jest naprzeciwko miejsca, gdzie doszło przed kilku laty do podwójnego zabójstwa. Film zaczyna się powoli rozkręcać, w sumie to bardzo powoli. Że zacząłem bardziej interesować się Wiktorią niż filmem. Świnia jesteś! Ale wracając do filmu, Ryan i Eliza byli fajną parą. Może para byłaby dobra, ale psychika Ryana nie pozwalała być im razem. Podczas filmu dowiadujemy się o kilku innych faktach, ale może tylko dla mnie są niezrozumiałe. Ale nie jestem blondynką. Na przykład nie zrozumiałam, co stało się z kelnerką. Albo z Carrie Ann. Przecież Ryan wybył się gdzieś i dobrze pamiętam tą scenę. Chociaż potem ktoś był w miejscu, gdzie Ryan ją przetrzymywał. Ale Carrie Ann była zabita za czasów dzieciństwa. Tak, to potem kto był przed kelnerką? Oj, skończ dziewczyno, i tak tego nie zrozumiesz. Więc tak, co myślisz o scenariuszu? No wiesz, słabo. 4. Zgadzam się z tobą. Teraz obsada, jak dla mnie 7. No rzeczywiście, dobra 7, a sceny akcji dla mnie były słabe. 5. Nie no, 6. Nie no, możemy dać 5. Lika, 6. No dobra. A ocena ogólna? To 5,3. Film osobiście nie polecamy. Straciliśmy tylko czas. Dzięki za obejrzenie, daj łapkę w górę i dawaj suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.